Witajcie, kochani moi. Czy jesteście znudzeni słuchaniem o tych samych creepy historyjkach, na siłę przedstawianych, jakby były niezwykłymi tajemnicami, stanowiącymi dowód na to, że rzeczywistość może być niewiarygodnie ekscytującą serią niewyjaśnionych zdarzeń? Ta, ja też. Dlatego dziś rozpoczniemy serię, w której będziemy dementować plotki i rozwiązywać nierozwiązywalne tajemnice, przybliżając się do prawdy najbardziej jak to możliwe. Zabiorę się za temat, który niezmiernie mnie ciekawił swego czasu. Opowieść o podróżach w czasie i równoległych wymiarach. Co smutne, prawdopodobne rozwiązanie tej anomalii jest dostępne dla każdego, kto poświęcił więcej niż 5 minut na research, a mimo to ciągle powstają filmy mające na celu owiać tę dość zwyczajną historię mgłą tajemniczości. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jaka jest prawda stojąca za incydentem ze znikającym mężczyzną, przybyłym z nieistniejącego państwa o nazwie Tauret, to zapraszam do oglądania. Jest rok 1954, środek upalnego lata. Na lotnisku Haneda w Tokio panuje dość spory ruch. W tłumie podróżników znajduje się człowiek, który właśnie wyszedł z samolotu lecącego z Europy. Ubrany jest w elegancki garnitur, nosi zadbaną brodę, a w ręku trzyma skórzaną aktówkę. Rasa prawdopodobnie kaukaska. Zmierzając ku okienkom odprawy, wyjmuje paszport. Dość dobrym japońskim informuje, że przybywa w sprawach biznesowych. Odwiedza Japonię nie pierwszy raz. Ostatnie 5 lat spędził na podróżach do tego kraju i dobrze zna okolice oraz zwyczaje. Gdy pan w okienku pyta o kraj pochodzenia, biznesmen odpowiada, że przybywa z Tauret. I ta odpowiedź rozpoczyna całą tą tajemniczą historię. Ponoć przybysz mówi to z lekkością, jakby było to dla niego oczywiste. Skonsternowany pracownik lotniska prosi o paszport, który, jak się okazuje, wygląda dość legitnie. Ma nawet stemple z innych krajów, a nawet kilka z Japonii, co stanowi potwierdzenie słów mężczyzny. Niezbędnym okazuje się zawiadomienie Urzędu Imigracyjnego, gdyż jak wszyscy dobrze wiemy, na mapie naszego świata nie ma państwa o nazwie Tauret. Na wieść o problemach elegancki pan zaczyna się denerwować. Mówi, że nikt nigdy nie miał żadnych zastrzeżeń co do jego paszportu, że jest on jak najbardziej prawdziwy i rzeczywiście jest obywatelem kraju widniejącego w dokumentach. Tłumaczy, że Tauret leży pomiędzy Francją a Hiszpanią. Po przybyciu na miejsce ekipy składającej się z celników, próbuje nawet wskazać to miejsce na mapie, ale okazuje się, że jego kraj zajęło niewielkie państwo o nazwie Andora. Wtedy mężczyzna denerwuje się jeszcze bardziej. Zostaje zabrany do osobnego pomieszczenia, gdzie ma odbyć się przesłuchanie. Urzędnicy informują, że kontrola paszportowa jest powodem, dla którego nie może on opuścić lotniska. Podejrzewają, że tożsamość jest sfałszowana, chociaż każdy głowi się, czemu zamiast istniejącego kraju, który nie wzbudziłby wątpliwości przy tak idealnie podrobionym paszporcie, oszust wybrał wymyślone miejsce. Podejrzany mimo konfrontacji twardo stoi przy swoim. Tłumaczy po raz kolejny, że przybywa w sprawach służbowych. By uwiarygodnić swoje słowa, podaje nazwę firmy i prosi o wykonanie telefonu. Ponoć jest tam oczekiwany. Pracownicy lotniska dzwonią pod podany numer i rzeczywiście po drugiej stronie odzywa się sekretarka pracująca dla wspomnianej spółki. Zaprzecza jednak, że oczekują na kogokolwiek spoza granic kraju, a już na pewno nigdy nie słyszeli o człowieku z Tauret. Mężczyzna zaczyna panikować i prosi o kolejny telefon, tym razem do hotelu, w którym dokonał rezerwacji na czas podróży. Sytuacja się powtarza. Po sprawdzeniu książeczki czekowej podany tam bank zdaje się nie istnieć, co budzi jeszcze więcej pytań. Mężczyzna mówi płynnie po francusku, ale zna też kilka innych języków. Po przeszukaniu portfela celnicy natrafiają na dokumenty również wydane w Tauret. Prawo jazdy, dowód osobisty, wszystko jest dość spójne. Oprócz tego znajdują kilka banknotów w różnych walutach, co może świadczyć o tym, że rzeczywiście podejrzany dużo podróżuje. Sytuacja staje się na tyle zagmatwana, że zapada decyzja, by zabrać przybysza na kolejną kontrolę. Wtedy obie strony miały jeszcze nadzieję, że całe to zdarzenie jest zwykłym nieporozumieniem. Tajemniczy człowiek zostaje zapytany ponownie o Tauret, na co odpowiada dumnie, że kraj ten istnieje od przeszło 1000 lat, a to Andora jest fikcją. Po 8 godzinach rozmów paszport mężczyzny zostaje uznany za fałszywy. Problem ten jest nierozwiązywalny na ten moment, a ponieważ podróżnik nie może zostać deportowany, zapada decyzja, by wynająć mu pokój w pobliskim hotelu. Nazajutrz rano celnicy chcą spróbować wrócić do tej abstrakcyjnej sprawy. Przed drzwiami pokoju zostają ustawieni dwaj funkcjonariusze na wypadek, gdyby przybysz chciał wymknąć się w środku nocy. Dodatkowo
Dodatkowo wynajęty pokój znajduje się na najwyższym piętrze, by zminimalizować ryzyko ucieczki przez okno. Na nieznajomym ciążą dość poważne zarzuty. Nie można więc dopuścić do tego, by wykręcił się od odpowiedzialności. Niestety, następnego ranka tajemnica się pogłębia, bo kiedy funkcjonariusze pukają do drzwi, mężczyzna nie odpowiada. Po zajrzeniu do środka okazuje się, że jedyny znany ludzkości mieszkaniec Tauret całkowicie zniknął. Co gorsza, wszystkie jego dokumenty osobiste, w tym paszport i prawo jazdy, wyparowały z pilnie strzeżonego archiwum ochrony lotniska. Policja postanowiła zorganizować akcję poszukiwawczą, ale było to próżnym trudem, ponieważ mężczyzna rozpłynął się w powietrzu, zupełnie jakby nigdy nie istniał. I tak właśnie brzmi oficjalna wersja tej historii. Kiedy robiłam research do tej sprawy, oczywiście natrafiłam na mnóstwo wyjaśnień nawiązujących do multiversu. Człowiek z Tauret miał przybyć do naszej rzeczywistości z równoległego wymiaru. Przez przypadek przeniósł się ze świata, gdzie istnieje jego państwo, do naszego, gdzie zamiast Tauret mamy Andorę, dlatego w pierwszych chwilach nie zauważył większych zmian. Historia ta to namacalny dowód na to, że Ziemia istnieje w zbiorze hipotetycznych wszechświatów, zawierających w sobie wszystkie możliwe potencjalne czasoprzestrzenie. Inni zaś twierdzą, że człowiek był podróżnikiem w czasie, który wbrew woli skoczył w przeszłość, albo był wynikiem błędu Matrixa, który naprawił się, wymazując mężczyznę z naszej realności. Spekulacje poszły też w stronę kompletnego wyparcia, głosząc, że jest to tylko miejska legenda. Creepypasta stworzona w czasach nam współczesnych i funkcjonująca jako straszak naiwnych dzieci. Ja natomiast chciałam się dogrzebać do jak najbardziej wiarygodnych informacji. I jak możecie się już domyślić, nie są one tak spektakularne jak wcześniej wspomniane teorie. Niestety, rzeczywistość jak zawsze jest bardziej nudna, przeciętna i przede wszystkim ludzka. Ale zacznijmy od początku. Pierwszym problemem, z jakim musimy się zmierzyć, to próba ustalenia, czy rzeczywiście przedstawiona historia o obywatelu nieistniejącego państwa jest prawdziwa. Odpowiedź od razu powiem, że brzmi i tak, i nie, co dodatkowo komplikuje sprawę. Nie mamy żadnej dokumentacji weryfikującej niezwykłą historię w takiej formie, jaka jest ona znana dzisiaj. Miłośnicy zjawisk nadprzyrodzonych optują za twierdzeniem, że brak jakichkolwiek oficjalnych dokumentów jest logiczny, gdyż żaden urzędnik nie byłby skłonny napisać raportu, w którym stwierdza magiczne zniknięcie dowodów. Dlatego istnienie człowieka z Tauret próbowano zamieść pod dywan. To jest jednak dość słabe tłumaczenie z rodzaju tych, które w gruncie rzeczy niczego nie tłumaczą. Użytkownicy Reddita zaczęli więc szperać w archiwalnych kopiach gazet i dość szybko natrafiono na wzmianki przemawiające za częściową prawdziwością opowieści o enigmatycznym podróżniku. Otóż w gazecie The Province, wydawanej w Vancouver w 1960 roku, dokładnie w numerze z 16 sierpnia, pojawia się wzmianka na temat dość znajomo brzmiącej sytuacji. John Allen Kuchar Zegrus został zatrzymany na tokijskim lotnisku, ponieważ jego paszport był nieudolnie podrobiony. To zaalarmowało władze. Mężczyzna twierdził, że tak podróżował przez jakiś czas i nikt nie robił mu problemów. Przedstawił się jako Etiopczyk działający na zlecenie pułkownika Jamala Abdela Nassera. Krajem wydania paszportu był Tamanrasset, czyli miasto w Algierii. Z tym, że lokalizacja ta była podana jako stolica nieistniejącego państwa o nazwie Tuareg. Nazwa tego kraju prawdopodobnie została zaczerpnięta od ludu berberyjskiego, który zamieszkuje obszar Sahary. Tuaregowie są nomadami, a jak się okazuje, nazwanie kogokolwiek z nich słowem Tuareg równa się z obrazą członków społeczności, gdyż dla nich znaczy to tyle co bezbożnik. Dla celników było jasne, że Zegrus wymyślił sobie to państwo. Ba, wymyślił nawet jego język, bo na dokumencie zostało napisane Rych Ubwaj Ochtra, Negusi Habesi, Trwab Tupara, co nie oznaczało kompletnie nic w żadnym z języków. Dodatkowo potwierdził, że kraj ten leży na południu Sahary, co umocniło teorię, jakoby wzorował nazwę na rdzennej ludności. Ze względu na bardzo luźne restrykcje dotyczące podróżowania po środkowym wschodzie globu, mężczyzna nie napotkał problemów.
Dopiero w Japonii ktokolwiek zwrócił uwagę na nieścisłości w dokumentach. Miesiąc przed publikacją wzmianki, czyli w lipcu tego samego roku, w transkrypcji z przemówienia Parlamentu Brytyjskiego, gdzie dyskutowano na temat tego, że paszporty są dokumentami wyjątkowo kosztownymi i nieefektywnymi, przytoczono przypadek Zegrusa. Problem ogólnie polegał na tym, że przestępcy oraz szpiedzy nie mieli problemów z podróżowaniem z podrobionymi dokumentami, a to nie dawało krajom przyjmującym żadnej możliwości kontroli. Urzędnicy dawali się nabierać nawet na oczywiście wyglądające podróbki, ponieważ nie było jednolitych wzorów dokumentów. W czasie wygłaszania tego przemówienia zaznaczono, że Zegrus jeszcze jest poszukiwany w Tokio za fałszowanie dokumentów. Tu mamy pierwszą nieścisłość, prawdopodobnie powstałą w wyniku literówki, bo nazwa fikcyjnego państwa brzmi tym razem Tuareg. Pod koniec grudnia 1961 natomiast w transkrypcie amerykańskiej audycji radiowej ogłoszono, że mężczyzna został w końcu schwytany, przesłuchany i dokładnie 22 grudnia skazany na rok więzienia. Do końca twierdził, że jest pracownikiem filii międzynarodowego konglomeratu. Okazało się jednak, że był samozwańczym Amerykaninem, cokolwiek to znaczy, deklarującym działalność na rzecz Federalnego Biura Śledczego USA i Centralnej Agencji Wywiadowczej. Skoro wiadomość dotarła do globalnych mediów, musimy też zagłębić się w japońskojęzyczne źródła, bo to właśnie tam należy szukać najmniej zmodyfikowanych przesłanek na ten temat. Sprawa była dość szeroko dyskutowana, więc w kraju zatrzymania musiały być jakiekolwiek informacje dotyczące procesu. I rzeczywiście, po przeszukaniu japońskich stron możemy natrafić na kilka wzmianek i artykułów w gazetach pochodzących z przełomu lat 60. Doniesienia o Zegrusie i jego perypetiach opublikowała tokijska gazeta Yomiuri Shimbun. 10 sierpnia 1960 napisano, że mężczyzna wraz z żoną pochodzenia koreańskiego przybył do Japonii z Tajwanu. Mimo iż wiele razy odwiedzali Japonię, tym razem ich podróż nie była spokojna, gdyż po kontroli paszportowej wylądowali na przesłuchaniu. Ich dokumenty twierdziły, że pochodzą z kraju o nazwie Negushi Habeshi Kholoulou Esprit. Dodatkowo okazało się, że ta dość dobrze dobrana dwójka w przeszłości przekazywała fałszywe czeki o wartości 200 tysięcy jenów i 140 dolarów, by pokrywać wydatki związane z przebywaniem w kraju kwitnącej wiśni. Za to zresztą małżeństwo też dostało zarzuty, ale nigdy nie zostali postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Byli bezkarni dzięki kłamstwom, a sam John żerował często na argumencie, że jest agentem wywiadu amerykańskiego, więc pojmanie go stanowi naruszenie immunitetu dyplomatycznego. Udawało im się tak zręcznie manipulować, że nikt nigdy tego nie sprawdził. I być może nie mielibyśmy dziś zagadki człowieka z Tauret, gdyby pracownicy japońskiego lotniska przymknęli oko. O samym Zegrusie nie wiemy zbyt dużo. Miał urodzić się w Stanach Zjednoczonych w rodzinie, gdzie ojciec był Niemcem, a matka pochodziła z Czech. Nikt nie wspomina o jego biografii szczegółowo. W tej samej gazecie z 27 kwietnia 1961 doniesiono, że miała miejsce sprawa w sądzie okręgowym w Tokio, w której oskarżony o nielegalną migrację mężczyzna w trakcie odczytywania wyroku usiłował popełnić samobójstwo na oczach sędziego Yamagishi. John Allen Zegrus, lat 36, nagle wstał i przeciął sobie nadgarstki kawałkiem szklanej butelki, który trzymał w ustach. Ponoć krzyczał, że zakończy swoje życie, ale w czas na miejsce dotarła karetka i zabrała niedoszłego nieboszczyka do pobliskiego szpitala. Rany były powierzchowne i nie zagrażały życiu Johna. Według ówczesnego prawa wyrok, który nie został odczytany w całości, jest nieważny, więc ten akt przemocy wobec siebie uchronił go przed więzieniem. Niespełna 2 tygodnie spędził na oddziale. Władze Japonii z braku lepszych pomysłów postanowiły deportować mężczyznę do Hongkongu, a jego 30-letnia żona, której zostały postawione podobne zarzuty, wróciła do Korei Południowej. Co się więc stało z osobliwym małżeństwem? Nie wiemy i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Jednak mamy potwierdzenie w wielu źródłach, że rzeczywiście są to korzenie funkcjonującej dziś zagadkowej historii o obywatelu nieistniejącego państwa. Przez dekady temat obrósł w różne inne nadnaturalne wątki mające rozbudzać naszą wyobraźnię. A wszystko powstało na bazie historii o oszuście z lat 60. i zostało zmodyfikowane tak, by odbiorcy postrzegali to jako zagadkę nie do rozwiązania. Wielki wkład w tworzenie coraz to bardziej
bardziej wymyślnych wersji miała oczywiście literatura. Na bazie notatek z gazet Jacques Bergier, czyli francusko-polski dziennikarz z wielkim zamiłowaniem do okultystyki i zagadek świata, w 1974 wspomniał o incydencie z udziałem niezwykłego podróżnika w czasie w swojej książce Visa pour notre terre i zmienił oryginalną historię, dopisując do niej paranormalne wątki. Zmodyfikował również datę z 1960, rok zmienił na 1954. Nazwy jednak nie zmienił z zapisków i podał Tuareg jako nazwę kraju widmo. Później każdy, kto ponownie publikował rewelacje na temat człowieka z Tuareg, modyfikował nieco szczegóły. Wersja, którą mamy dzisiaj, w niczym nie przypomina prawdy. W 1981 na przykład Paul Beck cytuje pracę Bergier, ale przemienia nazwę kraju na właśnie Tuareg. 16 lat później kolejny pisarz, jakim jest Tom Slemen, poruszający problem przybysza z nieistniejącego kraju, wydaje książkę powtarzającą błędy poprzedników. Publikacje te jednak mają wspólne zakończenie, jakim jest natychmiastowy wylot tajemniczego człowieka z kraju. Dopiero w 2012 artykuł Strange Man from Alternate Reality Arrives in Tokyo na stronie Before It's News wydaje się być fundamentem tego, co obecnie jest rozpowszechniane w internecie. Tam też po raz pierwszy pojawia się wzmianka o tym, że po zaprowadzeniu przybysza do pokoju hotelowego, ten znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Zapewne zastanawiacie się, skąd te zawirowania, jeśli chodzi o nazwy państw. I o ile Tuareg i Tuareg brzmią podobnie, to Negusi Habesi jest dość orientalne. Ale okazuje się, że wytłumaczenie jest banalne. Po pierwsze, w tamtym czasie nie miało to dla nikogo znaczenia, jaką nazwę nosił fikcyjny kraj, bo problem tej historii opierał się głównie na braku restrykcji dotyczących bezpiecznego podróżowania. Po drugie, bariera językowa była naprawdę ogromnym problemem, więc tłumaczenia często nie były akuratne. Możliwe też, że aby nie utrudniać życia sobie i czytelnikom, przybierano nazwy, które funkcjonowały już w danym państwie. Tak więc w brytyjskich gazetach pojawiła się nazwa Tuareg, ponieważ została zaczerpnięta z legendy mającej swój początek w roku 1905. A legenda ta mówi, że znaleziono 10 tajemniczych mężczyzn, którzy wymieniali właśnie Tuareg jako swój kraj pochodzenia. Jeden z nich porozumiewał się nawet w niezidentyfikowanym języku oraz posiadał książkę z dziwnymi zapiskami. Zamieniono więc Negusi Habesi na coś, co przywoływało na myśl czytelnikom znaną opowieść. Algierię i Andorę też łatwo pomylić, jeśli tłumaczenia są słabe, a chęć podsycenia sensacji jest silniejsza niż zdrowy sceptycyzm. Musimy też wiedzieć, że lata 1970, 80, 90 były dość specyficznym czasem, jeśli chodzi o opowieści dziwnej treści. Później po upowszechnieniu się internetu historia została odkryta na nowo. W dodatku zrobiła kilka rund po japońskich stronach internetowych i za każdym razem, gdy zostawała wywlekana na światło dzienne, dodawano coraz więcej niezwykłych szczegółów. W rezultacie stała się miejską legendą z domieszką wątków o równoległych światach. Te informacje były dostępne na Reddicie już 2 lata temu i z niewiadomych dla mnie przyczyn nie zostały wspomniane w żadnym filmie, żeby chociaż trochę pokazać ludziom, że mamy racjonalne wytłumaczenie potencjalnie nierozwiązywalnej zagadki. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie zaprzeczam istnieniu wielowymiarowych rzeczywistości, bo respektuję swoją niewiedzę, jeśli chodzi o otaczający mnie świat. Równie dobrze to wszystko może być symulacją, z której nie sposób się wydostać. Ale ze względu na ideę tego kanału, która mówi dojść do prawdy, staram się najpierw poznać problem, by móc go poddać analizie. Poza tym myślę, że lepiej znać nudną prawdę, niż wierzyć w ekscytujące brednie. Ten przypadek jest też doskonałym studium tego, jak rodzą się plotki i przypomina nam, żeby starać się weryfikować rzeczy, zanim podamy je dalej. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba, bo mamy trochę tajemnic do rozbicia. Niestety, jak to w życiu bywa, większość z nich okaże się być żartem lub słabej jakości oszustwem, ale utrwalonym w naszych umysłach tak mocno, że podświadomie wolimy wierzyć w bajki. A tymczasem zapraszam na Instagrama oraz grupę facebookową, gdzie znajdziecie link do naszego Discorda. Uważajcie na portale międzywymiarowe, żebyście się przypadkiem nigdzie nie przenieśli i pijcie dużo wody. Na dziś to tyle. Bajo.